Pierwsze dni kampanii wrześniowej to też liczne przykłady bohaterstwa ludności cywilnej. Bardzo wielu zwykłych Polaków chwyciło broń, aby bronić swojej ojczyzny, aby bronić swoich miejscowości, nawet wtedy, kiedy zostały one opuszczone przez wojsko. I pierwszym takim przykładem heroizmu jest historia Poczty Gdańskiej. Polacy mieli w Gdańsku swoją pocztę. Pocztowcy zostali uzbrojeni. O 4:45, dokładnie w tej chwili, kiedy Schleswig-Holstein oddał pierwszą salwę na Westerplatte, Niemcy ruszyli do natarcia. Obrońcy nie dali się zaskoczyć. Szturm załamał się w gwałtownym ogniu Polaków. Niemcy stracili 2 zabitych i 8 rannych. Niemcy wpadli na pomysł, aby dostać się do poczty, przekuwając jedną ze ścian na drugim piętrze, dzielącą Pocztę Polską od budynku Krajowego Urzędu Pracy i drugiego rewiru policji. W otwór, który kuli, Konrad Guderski rzucił granat. Sam zginął rażony jednym z odłamków. Próba wdarcia się przez wyłom została zlikwidowana. O godzinie 10:00 znowu Niemcy podawali się do szturmu. I tym razem szturm zakończył się niepowodzeniem. Niemcy sprowadzili 2 działa, które rozpoczęły ostrzał gmachu z odległości 50 metrów. Kolejny szturm z udziałem samochodów pancernych też się załamał. Niemcy ściągają kolejne posiłki. Do ostrzału poczty używają haubicy kaliber 105 mm. Saperzy podłożyli pod pocztę potężny ładunek, który o 17:00 eksplodował. Mimo to biało-czerwona flaga nadal powiewała nad Pocztą Gdańską. W tej sytuacji Niemcy wpadli na makabryczny pomysł. Prowadzili motopompę. Przy jej pomocy oblali gmach benzyną i podpalili miotaczami ognia. I dopiero pożar spowodował, że o godzinie 19:00 bój ustał. Pocztowcy mieli bronić poczty przez 6 godzin. Bronili 14. Ci, którzy przeżyli, zostali przez Niemców zamordowani. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.